Mąż. 14 będzie. Tak, słaby miał być. Chyba się spóźni. O! Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu. Dzisiejsza komisja jest dodatkową komisją w tym miesiącu. Witam przybyłą klasę, a przede wszystkim witam pana prezesa Centrum Zdrowia, pana Zawalskiego. Przedstawię porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Punkt trzeci, przyjęcie porządku posiedzenia. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 22 października 2013 roku. Punkt piąty, rozpatrzenie sprawy dotyczącej protestu pielęgniarek z oddziału SOR PCZ spółka ZO w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt szósty, korespondencja, wolne wnioski i sprawy różne. Punkt siódmy, zamknięcie posiedzenia. Przechodzę do punktu drugiego. Stwierdzam prawomocność posiedzenia. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku posiedzenia? Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z posiedzenia komisji w dniu 22 października 2013 roku? Z ostatniej komisji. Czyli w takim razie ten punkt przełożymy na następną komisję. Przełożymy, bo nigdy nie zapoznania się. Nie miałem możliwości, żeby się zapoznać. Dobrze, dziękuję. I przechodzimy do punktu głównego, rozpatrzenie sprawy dotyczącej protestu pielęgniarek. Ja tylko w kilku zdaniach przypomnę, sprawa dotyczy pisma, które wpłynęło do Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, dotyczy protestu pielęgniarek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pisma odczytywać nie będę, ponieważ wszyscy z Państwa z tym pismem się już zapoznali. Panie pielęgniarki na poprzedniej komisji, na poprzednią komisję miały zaproszenie. Niestety poinformowały 5 minut przed komisją, że nie przybędą. Ponowiłam zaproszenie tydzień temu, zgłosiłam się na SOR, rozmawiałam z paniami tam pracującymi, również odmówiły udziału w posiedzeniu dzisiejszej komisji. Pan prezes Zawalski wyraził zgodę, aby w komisji uczestniczyć i aby udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania. W takim razie może przejdziemy do dyskusji i kto z Państwa ma pytania, wątpliwości do pana prezesa Zawalskiego? Proszę, pan radny Węgrzyński. Drodzy Państwo, ja bardzo bym prosił, żeby pan prezes ustosunkował się do tych dwóch pism, które otrzymaliśmy. Pierwsze, czyli to, które otrzymała cała Rada Powiatu, i drugie, które wpłynęło do przewodniczącej Komisji Zdrowia, pani Małgorzata Bywałak. Jest tutaj mowa o zastraszaniu personelu przez pana, dokładnie rzecz biorąc. Zresztą ja tutaj to stwierdziłem na poprzednim posiedzeniu komisji, kiedy pana nie było, że jeśli nosiłoby to znamiona prawdy i rzeczywiście by tak było, że pan zastraszał te pielęgniarki, to pan powinien się w ciągu kilku godzin podać do dymisji, a jeśli nie, to Rada Nadzorcza powinna pana odwołać. Tak to widzę i to podtrzymuję. Więc bardzo bym prosił, pewnie pan zna te pisma, miał pan jakby czas, żeby się zapoznać, żeby mógł się pan odnieść do tych zarzutów, które są w obydwu pismach skierowane pod pana adresem. Znaczy, jeżeli chodzi o zarzuty pod moim adresem, to stosunkuję się do pisma, które jest datowane w dnia 4 września 2013 roku, wpłynęło do domyślam się Starostwa Powiatowego. A pismo jest datowane 26 sierpnia 2013 roku. I to pismo tak naprawdę jest skierowane do Rady Powiatu. Natomiast analogiczne pismo otrzymałem ja, domyślam się, że być może różni się zdaniami, ale z analogicznej treści. I udzielałem panu odpowiedzi, panie radny, na to pismo już dwukrotnie. Raz na Komisji Zdrowia, nie pamiętam daty, ale
pytał pan o rzeczy zawarte w tym piśmie, a drugi raz udzielałem odpowiedzi na posiedzeniu Rady Powiatu, kiedy byłem poproszony do głosu. Odpowiadałem na większość rzeczy zawartych w tym piśmie. Natomiast jakimś dziwnym sposobem na końcu, kiedy już nikt nie miał do mnie żadnych pytań i zostałem podziękowany mi za udział w posiedzeniu Rady Powiatu, nagle pojawiło się to pismo, które, no jak się domyślam, pan znał wcześniej, ponieważ... Nie znałem, to będę panu słowo. Ja wiem tylko, że pytał pan o rzeczy zawarte w tym piśmie i to jest w protokole dostępne. W związku z tym, no już udzielałem odpowiedzi, ale ja, tak jak powiedziałem, bardzo pana szanuję jako radnego, szanuję wszystkie osoby, które są osobami wybieralnymi, które są radnymi, ponieważ, tak jak wspominałem, to pan jest moim pracodawcą i ma pan pełne prawo żądać odwołania mnie z funkcji prezesa i jeżeli pan taki wniosek złoży, to ja oczywiście się do niego ustosunkuję. Natomiast po raz kolejny odpowiem na każde zdanie z tego pisma. Tak jak powiedziałem, odpowiadam po raz trzeci. Przepraszam, że będę się powtarzał, ale no stenogramy są, myślę, że zarówno z posiedzenia komisji, jak i z Rady Powiatu, kiedy się odnosiłem do tego pisma. Pierwsze zdanie. My, pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, chcemy zaprotestować wobec działań i posunięć podjętych przez kierownictwo Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Zmniejszenie obsady pielęgniarskiej od 1 lipca 2013 roku na dyżurach nocnych do dwóch pielęgniarek stwarza zagrożenie życia i zdrowia pacjentów leczonych w naszym oddziale. Przypominam państwu, że prezesem zostałem 5 lipca, w związku z tym zarzut datowany na 1 lipca nie czuję się władny, żeby na niego odpowiadać. Ale odpowiem z uwagi na to, że sytuacja jest poważna i zarzut dosyć poważnie jest brzmiący. Zostało zmniejszona liczba i to dokładnie pamiętam, odpowiadałem na pana pytanie. Odpowiem po raz kolejny. Została zmniejszona liczba nocnej obsady zarówno lekarskiej, jak i pielęgniarskiej z uwagi na to, że od 1 lipca wprowadzono nocną pomoc lekarską w szpitalu w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, gdzie wprowadzono dodatkowo 3 zespoły, 3 lekarzy, 3 pielęgniarki. I w związku z powyższym, zamiast być statystycznie 2 lekarzy na SOR-ze i nie pamiętam, czy było 2 czy 3 pielęgniarki, bo do tego dochodzą jeszcze ratownicy, sanitariusze, doszły nam od 1 lipca dodatkowo 3 lekarzy, 3 pielęgniarki, które obsługują są tak zwanego pierwszego przyjęcia. Jak to nazwiemy, no w każdym razie oni są odpowiedzialni za przyjmowanie pacjentów zgłaszających się do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. W związku z powyższym rzeczywiście poprzedni zarząd spółki taką decyzję podjął o takim przesunięciu, bo to bym nazwał przesunięciu i wręcz zwiększeniu obsady lekarskiej i pielęgniarskiej. Po otrzymaniu tego pisma dokonano analizy, o której również informowałem i również informowała pielęgniarka naczelna na poprzedniej komisji, że dokonano dokładnej analizy dotyczącej obłożenia pracą pielęgniarek i lekarzy podczas godzin nocnych i podczas godzin dziennych. Dokonano takiej analizy. Okazało się, że obłożenie pracą akurat w godzinach nocnych, czyli w tych, kiedy została zmniejszona obsada pielęgniarska, jest mniejsze na przysłowiowego pacjenta. Mało tego, zostało to wprowadzone już po tym, kiedy ja zostałem prezesem, czyli po 5 lipca, dokonana została bardzo dokładna analiza ilości zgłaszania się pacjentów do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Na wniosek pielęgniarki koordynującej, pielęgniarka naczelna wyraziła zgodę na zwiększenie obsady w dniach, kiedy ta obsada była w jej ocenie niewystarczająca, czyli w weekendy została zwiększona obsada w szpitalnym oddziale ratunkowym. W związku z tym no, cały ten akurat akapit jest pozbawiony jakichkolwiek podstaw. Panie prezesie, przepraszam, bo skoro pan mówi o tej sprawie, tak? Żebyśmy drugi raz już nie wracali do tego samego. Też w związku z tą obsadą pielęgniarską, tak? Proszę mi powiedzieć, na ile ta obsada pielęgniarska w tej chwili, która jest, zgadza się z tym, co państwo przekazaliście. No pan wtedy nie był prezesem, no ale jednak rozumiem, że te dokumenty w jakiś sposób pan z tymi dokumentami się zapoznał.
w jaki sposób, czy to jest zgodne z tym, co Państwo podaliście na początku roku, kontraktując świadczenia? Tak. Czy podaliśmy, że mamy tyle i tyle pielęgniarek na zmianie, tak? Tylu i tylu lekarzy. Czy to się zgadza z tym, co my mamy tam podane? Bo rozumie Pan, że no, są pewne wytyczne, ich się trzeba trzymać, tak. Więc... Obowiązują nas, jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy, obowiązują nas kilka aktów prawnych. Takim głównym aktem prawnym, którym my się posługujemy, jest ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jak również ustawa o świadczeniach gwarantowanych. Mówimy również o rozporządzeniach ministra zdrowia i zarządzeniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. System kontraktowania dowolnych świadczeń medycznych opiera się na zgłoszeniu podczas kontraktacji określonych zasobów zarówno ludzkich, jak i sprzętowych. I teraz mówimy o tak zwanej tabeli, która polega, ale tak będę mówił bardzo obrazowo, bo pani doktor na pewno sobie zdaje z tego sprawę, natomiast może nie wszyscy. Polega to na tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia punktuje określone zasady. Akurat w przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ogóle nie ma to zastosowania. Ma to zastosowanie w przypadku tylko i wyłącznie oddziałów, gdzie zwiększając obsadę, my dostajemy dodatkowe punkty i tak ma na przykład w przypadku nocnej pomocy lekarskiej. Dostajemy dodatkowy punkt za dodatkowy personel lekarski. I tam to ma znaczenie. Natomiast w przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego naszym obowiązkiem jest wypełnić minimum nakazane przez ustawę i przez rozporządzenie. I my wprowadzamy jeden lekarz systemu, o pielęgniarce się nie mówi. Nie ma normy pielęgniarki. Ale czy to jest na określoną ilość, na określoną populację, która podlega Państwu, czy na szpital? Nie, jest to na Szpitalny Oddział Ratunkowy, nie ma tam takiego uzasadnienia. Rozliczanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest stawką kapitacyjną, która jest uzależniona od liczby świadczeń, które były w poprzednim okresie brane. Jest specjalny wzór i na tej podstawie Narodowy Fundusz Zdrowia oblicza. W przypadku SOR-u nie mówimy nawet o jakimkolwiek kontraktowaniu czy wpływie naszym na umowę, dlatego że to jest jedyne świadczenie, gdzie my tak naprawdę, nie no właściwie jeszcze drugie, bo też wynikające z ustawy o ratownictwie medycznym, kiedy są zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego, kiedy my otrzymujemy propozycję z Narodowego Funduszu Zdrowia, którą podpisujemy albo nie podpisujemy kontraktu na SOR. Tam nie ma tego elementu negocjacji, ponieważ jest to z góry narzucone. Co roku Szpitalny Oddział Ratunkowy jest akredytowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie i również był akredytowany w tym roku i otrzymaliśmy akredytację i spełniamy te wymogi, które są nam narzucone. My na bieżąco jesteśmy kontrolowani. W tym roku był również na kontroli specjalista regionalny w dziedzinie medycyny ratunkowej, który nadzoruje działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i również nie miał żadnych zastrzeżeń co do personelu i co do obsady personelu. O tym, jaka jest konkretnie potrzeba personelu pielęgniarskiego, decyduje pielęgniarka koordynująca. Ona to uzgadnia z pielęgniarką naczelną, a prezes Tomaszewskiego Centrum Zdrowia bądź to zatwierdza, bądź swoje uwagi wnosi. Tak to wygląda w skrócie. I tak jak powiedziałem, po dokładnej analizie tego, co się działo na SOR-ze po 1 lipca, czyli kiedy uzyskaliśmy NPL, ja podjąłem decyzję, ale też nie ja jako ja, tylko na tych poszczególnych szczeblach zostało to zaproponowane, a potem zatwierdzone, o zwiększeniu obsady pielęgniarskiej. Ta obsada pielęgniarska została zwiększona. I tak to wygląda. Wypełniamy wszelkie normy dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Było to zweryfikowane, ponieważ no, treść tego pisma znam od chyba wcześniej niż 26 sierpnia ono wpłynęło do mnie, także ono zostało przeze mnie. Każdy punkt został przeanalizowany przez dział prawny, przez dział rejestru usług medycznych, jak również ocenie poddała to pielęgniarka naczelna, pielęgniarka oddziałowa i lekarz koordynujący. Nie, dziękuję bardzo. Powyższa sytuacja ogranicza sprawność i płynność oraz wydłuża czas oczekiwania pacjentów na udzielenie pomocy. Sprawność i płynność oraz wydłuża czas na udzielenie pacjentów na udzielenie pomocy. Ja też tłumaczyłem, nie pamiętam kto wtedy zadał to pytanie na Radzie Powiatu.
że to, jaką mamy obsadę na Sorze, nie ma żadnego wpływu na to, czy jest płynna obsada, czy jest płynny ruch pacjenta, czy nie. Głównie tutaj decydują dostępność miejsc, gdzie tego pacjenta kładziemy na górze i dotyczy to pacjentów nie typowo sorowskich, ale pacjentów, którzy mają miejsce tak zwane planowe. Natomiast każdy pacjent, który jest przyjęty do szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie zagrożenia życia, niezwłocznie jest poddawany badaniu, diagnostyce, trafia na salę obserwacyjną poprzez tak zwane postsegregacji, to jest brzydkie określenie, ale tak jest to nazwane w ustawie o ratownictwie medycznym. I przypominam również, że szpitalny oddział ratunkowy nie jest oddziałem takim jak oddział na przykład chirurgii czy oddział chorób wewnętrznych, który funkcjonuje sam sobie i może sam sobie funkcjonować. Szpitalny oddział ratunkowy funkcjonuje tylko i wyłącznie dlatego w szpitalu, że obok niego jest oddział ortopedii, oddział chirurgii, oddział chorób wewnętrznych i wszystkie te oddziały mają obowiązek współpracy i współpracują i zawsze odbywa się wielospecjalistyczny nadzór nad tym pacjentem. Głównie zaangażowany jest to OIOM, bo jednak są to pacjenci, którzy są w stanie zagrożenia życia i wtedy schodzi zespół reanimacyjny z oddziału intensywnej opieki medycznej. Szpitalny oddział ratunkowy, cytuję dalej, jest komórką organizacyjną szpitala udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Truizm, zgadzam się. W jego skład składą następujące obszary. Segregacja medyczna, rejestracja, przyjęcia, sala resuscytacyjno-zabiegowa, sala wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, sala obserwacyjna, konsultacyjna przy wymogach określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zmniejszona obsada kadrowa w znacznym stopniu dezorganizuje pracę i nie jest zgodna ze standardami postępowania w stanach zagrożenia życia. I teraz tak, oczywiście wymienione te oddziały zgadzają się co do tego, że takie oddziały są. Zmniejszona obsada kadrowa, tak jak powiedziałem, obsada kadrowa w przypadku przeliczenia na pacjentów zgłaszających się w nocy i w dzień jest mniejsza w dzień niż w nocy. Natomiast dotyczy problem w nocy, a nie dnia. W związku z tym w ogóle tego nie rozumiem i ustosunkowanie się z tego jest niemożliwe. Natomiast tak jak powiedziałem, my spełniamy wymogi, które nakłada na nas wspomniane tutaj ustawodawstwo. Jest to potwierdzane regularnie przez odpowiednie osoby, które nas kontrolują, czy instytucje. Nie jest możliwe zapewnienie równoczesnej opieki pacjentom w kilku obszarach znajdujących się w strukturach SOR oddalonych od siebie. Oczywiście, że jest możliwe zapewnienie takiej opieki, jakiej jesteśmy w stanie i w jakiej w danym momencie potrzeba. Jeżeli pojawia się zdarzenie masowe, do którego jest przygotowany szpitalny oddział ratunkowy, wtedy pojawia się obsada zwiększona szpitala, jak również mamy system powiadamiania, który był wykorzystany od czasu, kiedy ja pracuję już raz na pewno, prawdopodobnie dwa razy, ale raz na pewno, w momencie, kiedy była katastrofa kolejowa w Babach i wymagało to zwiększonej obsady, no ta zwiększona obsada była wtedy w szpitalnym oddziale, która była zorganizowana. Ja w każdej chwili jestem w stanie taką obsadę ściągnąć na moc odpowiednich przepisów. Mamy odpowiednie procedury w tym zakresie. I tutaj nie ma z tym żadnego problemu, jak również w przypadku, kiedy jest zdarzenie... A co z tym oddaleniem od siebie tych miejsc? Pani doktor, jak pani była na oddziale chorób wewnętrznych, który jest zlokalizowany w trzech budynkach tego szpitala, bo tak to się, mimo że to jest niby na jednym piętrze, ale formalnie są to trzy budynki za trzema załomami, jeżeli tam mamy dwóch lekarzy dyżurnych, to gwarantuję pani, że tam jest dużo większe oddalenie od siebie tych miejsc. Pacjentów przebywa tam w szpitalnym oddziale ratunkowym. Nie pamiętam, żeby się zdarzyło, że było ich więcej niż kilku naraz. Natomiast tam przebywa ich koło setki i nikt nie protestuje przeciwko temu, że jest kwestia organizacji pracy. Organizacja pracy tego oddziału wymaga takiej, a nie innej obsady. Jeżeli wymaga zwiększonej, to my tą obsadę zwiększamy. My tą obsadę zwiększamy na bieżąco. Jeżeli byśmy weszli w tej chwili do szpitalnego oddziału ratunkowego, to okazałoby się, że na pewno znajduje się w nim lekarz dyżurny z oddziału chorób wewnętrznych lub lekarz chirurg, bo praktycznie zawsze, kiedy ja tam schodzę skontrolować, to któryś z tych lekarzy tam jest, bo taka jest natura tego oddziału. To są wrota szpitala, które wykonują pierwsze zabezpieczenie pacjenta i dalszą opiekę przejmuje szpital. Tak to jest zorganizowane. Także oddalenie od siebie akurat to nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o szpitalne oddziały ratunkowe. Jeżeli byliście Państwo albo gdzieś w innym oddziale, na przykład w szpitalu Jonszera, który jest zlokalizowany na planie takiego dużego koła, to tamto oddalenie jest dużo, dużo większe, mimo to on funkcjonuje
i nie ma z tym problemu. Szpital, który ma oddział chyba najrozleglejszy, w którym ja byłem na Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, to jest w ogóle moloch i tam też nie ma z tym problemu. Jeżeli mamy tak zorganizowaną pracę, a ja zawsze broniłem, bo jeżeli Państwo sobie przypomnicie i moje wystąpienie mniej więcej sprzed roku, kiedy akurat Szpitalny Oddział Ratunkowy był atakowany za to, pracownicy byli atakowani tego oddziału, to ja akurat broniłem ich i nadal ich bronię za fachowość i pracę, którą wykonują. Także tutaj to klucz całego tego pisma jest dalej, do czego dojdziemy. Ratownicy medyczni zatrudnieni w SOR realizują w godzinach nocnych i świątecznych transporty medyczne. No, no tak to już jest w Polsce, że ratownik medyczny organizuje transport medyczny, czy w zespołach podstawowych, zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, czy też w zespołach transportowych. Naturalna kolej rzeczy. No, nie wiem, gdzie tu problem. Powoduje to wielogodzinną pracę w dodatkowo zmniejszonym składzie. No, ci Państwo są tak dobierani i jest taka ilość tych ratowników, kiedy otworzyliśmy NPL, zwiększyła się zarówno liczba ratowników, jak i kierowców, jak i również została zwiększona obsada karetek, żeby temu zapobiec. W związku z tym to znowu jest jakaś rzecz, która kompletnie nie znajduje odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Diagnostyka pacjentów leczonych w SOR wymaga przewozu chorych do pracowni RTG, USG, tomografii komputerowej oraz transportu krwi do laboratorium. No oczywiście, że tak. Zapewniamy także transport przyjętych pacjentów do oddziałów szpitalnych. No, zgadza się. No, należy to do obowiązku pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego z jedną przyjęć. Gdzie jest problem? Nie wiem. Pacjenci przebywający w szpitalnym oddziale ratunkowym często są agresywni pod wpływem alkoholu, zaniedbani, zabrudzeni, co wymaga większego nakładu pracy i uwagi ze strony całego personelu. Powiem tak, ja osobiście przeprowadziłem 2 szkolenia dla pracowników zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego i szpitalnego oddziału ratunkowego, dlatego że dla mnie pacjent jest pacjentem i pacjent, który wymaga pomocy, to jest pacjent, który wymaga pomocy i nie ma kompletnie znaczenia i nie wolno robić i mówić czegoś takiego, a już na pewno nie chcę oceniać, ale ja w życiu bym nie napisał w jakimkolwiek piśmie, że pacjent jest brudny, czy że pacjent jest agresywny, bo jeżeli jest agresywny, to zwykle wynika to z jego stanu chorobowego, czy że pacjent jest pod wpływem alkoholu. Nie wiem jak Państwo, ale ja znam kilka osób, które mają poważny problem z alkoholem, ludzi, którzy byli bardzo szanowanymi członkami naszej społeczności, takiej czy innej, czy akademickiej, czy sąsiedzkiej, czy byli w naszych rodzinach. Życie im się poprzewracało, zeszli, jak to się ładnie mówi, na złą drogę. Każdemu z nas może coś się w życiu przydarzyć. Mam nadzieję, że nigdy mi się to nie przydarzy i że nie skończę w stanie takim, że ktoś będzie mnie wytykał palcem i mówił, że jestem brudny, że zaniedbany, bo nie mam co jeść, nie mam za co wynająć mieszkania, czy się umyć. Natomiast to nie zwalnia pracownika opieki medycznej od tego, żeby się tym pacjentem zajmować i przeprowadziłem takie szkolenie i proszę o to za każdym razem. Zresztą był taki akurat epizod, gdzie wymierzyłem karę porządkową pracownikom akurat nie szpitalnego działu ratunkowego, ale za zachowanie wobec osoby pod wpływem alkoholu i zostali ukarani ci ludzie. Dlatego, że wybraliśmy zawód, który nie jest zawodem łatwym. Jest to zawód, który wymaga dużej empatii do każdego człowieka. I czy ten człowiek jest czysty, brudny, pijany, trzeźwy pod wpływem narkotyków, to dla nas to on jest pacjent. Czy on jest przestępcą, czy on jest ministrem, czy on jest prezydentem, to dla nas jest pacjent. I dla mnie to zdanie zabolało mnie najbardziej w tym, bo jeżeli ktoś podpisuje się pod zdaniem, które niejako segreguje pacjentów, to ja pozostawiam ocenie osób, które czytają, żeby każdy sobie to wyrobił zdanie na ten temat. Powyższe okoliczności powodują, że udzielenia pomoc nie realizuje założeń stawianych wobec zakładów opieki zdrowotnej wskazanych chociażby w ustawie o działalności leczniczej. Jeżeli ktoś mi powie, że ustawa o działalności leczniczej zabrania udzielać pomocy ludziom pod wpływem alkoholu, zaniedbanym, zabrudzonym. Ja pragnę tutaj Państwa przeprosić za te osoby, które się podpisały, bo jest mi przykro jako pracodawcy, że ktoś mógł się podpisać pod tego typu zdaniem dotyczącym chorych pacjentów. Naprawdę jest mi przykro z tego powodu i
przepraszam osoby, które bo są przedstawiciele mediów, usłyszą to zdanie, że ktokolwiek z pracowników szpitala w ten sposób napisał o pacjentach. Także ja bardzo za to przepraszam. Czy zakres nie będzie zarysowany w ustawie, no to do tego samego się odwołuję. Praca w szpitalnym oddziale ratunkowym wymaga przede wszystkim sprawności w działaniu, jak również podejmowaniu odpowiednich decyzji. Stres towarzyszący w sytuacjach, gdy pomocy wymaga wielu pacjentów, istotnie zwiększa ryzyko popełnienia jakichkolwiek pomyłek i błędów. Proszę Państwa, zawód medyczny jest zawodem wyjątkowo stresującym. Ja wiele godzin mojego życia spędziłem na sali porodowej, na izbie przyjęć w szpitalu w trzecim stopniu nadzoru, gdzie każda decyzja była decyzją dobrą lub złą, natomiast nie podjęcie tej decyzji było błędem. Można podjąć złą decyzję, natomiast nie podjąć decyzji jest najgorszą rzeczą, jaką może zrobić pracownik medyczny. My pracujemy w stresie, każde nasze działanie jest stresujące, każdy z nas taki zawód wybrał. To jest tak samo jak pracownik medycznym żyje w stresie, policjant żyje w stresie, policjant wychodzi na ulicę, ryzykuje własnym życiem. My też czasami ryzykujemy własnym życiem. Również ryzykujemy tym, że cokolwiek zrobimy, będzie ta decyzja zła, ale jeżeli jej nie podejmiemy, no to komuś może stać się krzywda. Taka jest istota pracy w medycynie. Stres towarzyszący w sytuacjach wymaga wielu pacjentów. No i to jest kwestia taka zasadnicza. My nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile osób potrzeba na danym stanowisku pracy. Ja przepraszam, będę wracał może troszkę do takiej rzeczy, ale którą chyba też najłatwiej zrozumieć osobom spoza środowiska medycznego, sala porodowa. Zwyczajowo jest tak, że na sali porodowej jest dwóch lekarzy położników w większości szpitali, aczkolwiek część szpitali idzie w kierunku takim, żeby ograniczać personel do jednego lekarza położnika, co uniemożliwia wykonanie na przykład cięcia cesarskiego. No ale odbywa się tych porodów wiele. Możemy zakładać, że każdy z tych porodów będzie porodem skomplikowanym, gdzie będzie zagrożenie życia dziecka. Tam naprawdę decydują sekundy. I teraz my musimy decydować, czy będziemy mieli 5 lekarzy, którzy będą czekali na jedną rodzącą w ciągu doby, czy będziemy mieli 2 lekarzy, którzy będą czekali na 16 rodzących w ciągu doby. Ja w swojej karierze zawodowej w ciągu 12 godzin dyżuru najwięcej miałem 13 porodów, gdzie byłem sam na sali porodowej jako młody doktor, z czego 3 razy prosiłem do cięcia cesarskiego o asystę. I to była jedna noc z mojego życia, którą zapamiętam do końca życia. Czy to znaczy, że na tej sali porodowej powinno być 10 lekarzy? No pewnie, że opieka byłaby lepsza, gdyby było 10. Tylko, że 2 dyżury później przespałem całą noc, bo nie było żadnej rodzącej. To jest jakaś kwestia pewnych zasad, pewnej ekonomizacji i organizacji pracy. Ja uważam, że akurat oddziałowa, która koordynuje